Witam ponownie, Adrian Stankowski, to jest program Dziennikarski Poker. Moim Państwa gościem, zgodnie z zapowiedzią, jest pan poseł Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia, Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, witam. No dzisiaj wyjątkowo nie przez Skype, ale jakieś mam problemy techniczne i to ja, nie wasza stacja, moja wina. Witam również pana redaktora i telewizji. Takie są uroki zdalnej telewizji, ale w takich czasach żyjemy. No właśnie, pan minister Łukasz Szumowski określił jakby horyzont tego, co przeżywamy, mówiąc, że w pełni normalne wybory mogłyby się odbyć mniej więcej za 2 lata, jak będzie szczepionka na koronawirusa. No spotkał go za to hejt, taki wylew nienawiści, którego, powiem szczerze, nie rozumiem, co jest przyczyną takiego wzburzenia, no na dosyć taką zdroworozsądkową uwagę. No, zdroworozsądkowo jest tak, jak jest. Mamy do czynienia z pandemią koronawirusa i opozycja, ta całościowa opozycja, no, poczuła jakby szansę w tym, co niechybnie by nastąpiło i nastąpi w najbliższym czasie, to znaczy przegrane kolejne wybory. I nie można do tego dopuścić. W związku z tym trzyma się każdej, jakiejkolwiek relacji, jakiegokolwiek słowa wypowiedzianego przez ministra, przez premiera, przez jakiegoś posła, po to, żeby budować jakąś dziwną narrację, że wybory mogą się odbyć tylko wtedy, kiedy my, opozycja, chcemy, przy czym tego terminu nie uzgodnili nigdy między sobą, i na naszych warunkach. No przecież nie jest to możliwe w normalnym państwie, a obowiązuje nas konstytucja, do którego cały czas kieruje nas opozycja, że ją nam wskazuje, powinny się odbyć w maju. I zdajemy sobie sprawę z odpowiednich kryteriów bezpieczeństwa. Te sprawy zostały w odpowiednich ustawach określone. One oczywiście w tej chwili zakują w Senacie. Jest jakaś pozorna gra jakichś konsultacji, jakichś wysłuchań publicznych, których być nie może, no bo nie zakaz zgromadzeń jest. Więc nie bardzo wiem, co marszałek Senatu przez to rozumie, po to, żeby wszystko, co możliwe, sterpedować. Jedynym bezpiecznym sposobem przeprowadzania wyborów dzisiaj to są wybory korespondencyjne i tyle można powiedzieć. A z drugiej strony mamy sytuację konstytucyjną, że wybory muszą się odbyć najpóźniej 75 dni przed upływem kadencji prezydenta pana Andrzeja Dudy, czyli muszą się odbyć na dobrą sprawę najpóźniej 23 maja, a to jest sobota. I sądzę, że ten taki chocholi taniec przywiera na sile, no przy oczywiście współudziale mediów, tych takich, które no, cechuje głównie, nawet nie jak zwykła opozycyjna narracja, ale głównie nienawiść. Panie ministrze, dzisiaj ujawniono opinię sporządzoną właśnie na zlecenie marszałka Senatu. Opinię epidemiologów, ale ja nie wiem, kto się pod tym podpisał, mówiącą, że wybory korespondencyjne, no krótko mówiąc, byłyby zabójcze dla Polaków. Ja tego absolutnie nie rozumiem. Ja dzisiaj obserwuję również zawodowo, jako że specjalizuję się od wielu lat w lobby publicznym, różnego rodzaju przepowiednie, opinie, ewaluacje tego, co się może z epidemią zdarzyć. Nie bardzo wiem, dlaczego wybory korespondencyjne miałyby być dla Polaków zabójcze, skoro przecież miliony Polaków korzystają z poczty, dalej idą przesyłki pocztowe. Ja sam otrzymuję również listy polecone i jakoś nie widzę, żeby tutaj było coś bardzo niebezpiecznego. Na dzisiaj, i tu ma rację pan minister Szumowski, jedynym bezpiecznym sposobem przeprowadzenia wyborów jest droga korespondencyjna. Ona została zarysowana w tych ustawach dotyczących walką z koronawirusa i możliwością przeprowadzenia wyborów. Natomiast no, sięga się różnego rodzaju maść ekspertów albo pseudoekspertów, które wszystko podważają. No, eksperci powiedzieli, że mamy lekarstwo w Brazylii, tylko nazwy nie podali. Eksperci powiedzieli, że pandemia to się skończy. Eksperci powiedzieli, że może nigdy się nie skończy, bo tak na dobrą sprawę nikt nie ma jasności, jak to wszystko będzie wyglądało. Nie mamy na pewno szczepionki i mieć nie będziemy na pewno przez najbliższy rok. To jest pewne, jak słońce. Nie bardzo wiemy, czy obywatele, czy konkretnie Kowalski będzie mógł tą szczepionką być uodporniony. Nie mamy lekarstwa na koronawirusa, bo go nie mamy. Wiemy jedynie, że jest
że jest spowoduje zarażenie, że ma w pewnym procencie bardzo negatywne konsekwencje ze zgonem funkcji. Tyle wiemy. I po to, żeby przeprowadzić wybory, to po prostu trzeba je przeprowadzić korespondencyjnie i żaden termin, czy to będzie majowy, czy to będzie czerwcowy, czy to będzie jesienny, w zasadzie nie przywróci możliwości głosowania normalnego w urnach wyborczych, do jakiego przez wiele lat byliśmy przyzwyczajeni. Dzisiaj z inicjatywą wyszedł Borys Budka, lider opozycji, czy części opozycji. Ta propozycja brzmi: wybory 16 maja 2021 roku. Łaskawie dodał, że Andrzej Duda też mógłby wystartować w tych wyborach. Czy to jest w ogóle, można na poważnie rozważać taką propozycję? No, ja myślę, że przede wszystkim to są różnego rodzaju hasła, które się pojawiają tylko po to, żeby w polskim porządku konstytucyjnym mieszać. Borys Budka znany jest z bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi. Ratuje resztki swojego autorytetu, bo wie, że każde starcie Andrzeja Dumy z panią Kidawą Błońską jest skazane z jego punktu widzenia na porażkę i nieporozumienie i zrobi wszystko, żeby to próbować odwrócić. Nie wiem, dlaczego akurat za rok się ma wszystko poprawić, ale z tego, co ja gdzieś tam usłyszałem, to ma być jeszcze wprowadzony stan wyjątkowy na tą okoliczność przez cały rok, prawda? Natomiast my już widzimy, że rząd zaczyna powolutku wzorem innych państw również europejskich odmrażać gospodarkę. Już dzisiaj mamy większą wolność spacerowania. Już dzisiaj możemy rekreacyjnie być w parkach, w lasach. Już dzisiaj nastolatki powyżej 13 roku życia nie muszą być pod opieką rodziców, jeżeli poruszają się w przestrzeni publicznej. Jest przedstawiony przez premiera Morawieckiego pewien plan odmrażania gospodarki i teraz w tym sytuacji, kiedy w zasadzie wygląda na to, że sytuacja, jeżeli chodzi o koronawirusa, czyli ilość zachorowań dziennych, zgonów i wyleczonych się mniej więcej ustabilizowało, teraz ni stąd, ni zowąd natychmiast trzeba przesuwać wybory i jednocześnie prowadzić stan wyjątkowy. To jest po prostu gra na destabilizację państwa. No, w tej sytuacji szczególna odpowiedzialność ciąży na ugrupowaniu byłego wicepremiera Jarosława Gowina, który dzisiaj prowadził rozmowy z panem przewodniczącym Budką. Jak powiedział, konsensusu nie ma, ale rozmowy były w ciepłej atmosferze. No to bardzo niepokojące, bo pan premier Gowin mówił również, że rozpatruje wariant rządu mniejszościowego. No to byłoby coś zupełnie, co w tej sytuacji epidemiologicznej mielibyśmy jeszcze na dodatek kryzys polityczny. Kryzys polityczny, do tego jeszcze jakieś inne propozycje, jakiś plan powstał, gdzie zakażonych wirusem powinno się umieszczać w domach sanatoryjnych przymusowo. Przypomnę, że klinika gwałtownie zaprotestowała przeciwko takim tylko pogłoskom. Dwa, że miałoby być w zasadzie nie wiadomo co, że wszystkie rozwiązania są proste, że zarażonych wirusa w Polsce jest dużo więcej, bo śmiertelność jest wysoka, więc jeżeli jest tak jak powinna być według niektórych ekspertów tam strony Gowina około 1 do 1,2, to mamy zaniżoną o 33 razy ilość zakażeń. Dziwne, że w Niemczech jest podobna, jest mniejsza śmiertelność, a oni większa śmiertelność niż w Polsce, oni jakoś nie kwestionują tej statystyki. Jedynym dzisiaj rzetelnym źródłem informacji to nie są jakieś pogłoski, to nie są spekulacje, tylko to jest bardzo rzetelnie prowadzona statystyka i informatyka dotycząca przebiegu pandemii w Ministerstwie Zdrowia i w oczywiście w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Nie mamy innych instytucji, nie stworzymy ich ad hoc, które by były tak mocno przygotowane do monitorowania, zapobiegania, leczenia ludzi zakażonych z koronawirusem i walką z tą pandemią. No, stąd powstaje pytanie, czy rząd, który miałby być mniejszościowy, czy kryzys polityczny, no nie utrudniłby albo wręcz uniemożliwił walkę z samym wirusem i z jego skutkami w gospodarce? No nie czarujmy się, rząd mniejszościowy w tej chwili to jest absolutna destabilizacja tej sytuacji. Nie zawsze z rezerwą podchodziłem do pewnych pomysłów pana byłego premiera Gowina, natomiast wydaje mi się, że to jest gra na jakąś destabilizację. Nie bardzo wiem, kto ma być beneficjentem, bo na pewno nie obywatele Polski, nie, Polacy nie.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Dziennikarskiego Pokera był pan poseł Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia, Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Państwo dziękuję za uwagę. Zostańcie państwo w domu, koniecznie z telewizją Republika. Dobranoc państwu.